Witam Państwa w kolejnym filmie bez tytułu. Przegląd ostatnich dni. Wczoraj robiłem końcówkę mocy Technics SE A100. Końcówka nadesłana przez znajomego. Był tutaj problem z lewym kanałem. Troszkę elementów wymagało wymiany. Aktualnie końcówka się rozgrzewa do temperatury roboczej, zanim przystąpię do ustawienia punktów pracy. Jest to urządzenie naprawdę ciekawe. Mamy tutaj po trzy pary tranzystorów na kanał. Tam mamy dwie pary driverów. Tutaj mamy również taki blok pomocniczy stopni mocy. Cztery pionowe płytki, które sterują pracą obu końcówek mocy. Naprawdę dość ciekawe urządzenie. Dzisiaj zaczniemy pracę przy pionierze Exclusive C3A. Również bardzo ciekawe i bardzo rzadkie urządzenie. Później wrzucę do filmiku jakieś przebitki z pracy nad tym urządzeniem i pokażemy, co tam należy w takim urządzeniu zrobić. Jeszcze z ciekawszych rzeczy do zrobienia po wakacjach: zasilacz Levinsona PLS330 do preampu na przykład NO20.5. Tutaj mamy preamp NO26 wraz ze swoim dedykowanym zasilaczem. Cały czas Acuphase czeka na wenę twórczą, aby go dokończyć. Technics SE A100 skończony. To czas wziąć na tapetę Integre V10. Bardzo fajny wzmacniacz, niestety już kiedyś naprawiany, ale jeszcze będą z niego ludzie, jak to się mówi. Zabrałem się za rozbieranie tego Technicsa. Oczywiście wszystko tłuste, wszystko się lepi, ale patrzcie na to. Widzicie? Potencjometr z wywierconymi dziurkami. Celem wylania preparatu do środka. Normalnie tragedia. Tak wygląda potencjometr po profesjonalnej renowacji. Potencjometr pochodzi ze wzmacniacza Technics SUV10. Potencjometr rozmontowany. Muszę pomyśleć, czym te otwory później pozalepiać. I potencjometr wyczyszczony i złożony tak, jak powinno to być zrobione. Na dzisiaj koniec pracy. Pokażę Wam, jak wygląda taki pionier Exclusive od środka. Potencjometr głośności. Wszystkie płytki na złączach. Tutaj będzie tragedia z rozsznurowaniem tych przewodów do przełączników. I tutaj również wszystkie płyteczki mamy na takich złączach. Urządzenie kiedyś już jakiś rekap przychodziło, ale moim zdaniem na mało trafionych kondensatorach. W większości Panasoniki, które średnio się nadają do Pioniera, oraz Samsungi. No i sporo starych, suchych kondensatorów. Teraz jeden temat. I z Technicsem też już kończę pracę na dzisiaj. Mam zrobione przełączniki, potencjometry, jedną płytkę i przygotowaną pracę na dzień jutrzejszy.